okulistyczna Visus, zlokalizowana w miejscowości Nachod w Republice Czeskiej, od 1993 roku specjalizuje się w operacjach usunięcia zaćmy w trybie chirurgii jednego dnia, korekcji wad wzroku oraz specjalistycznych badań okulistycznych. Zabieg w klinice Visus odbywa się w trybie pilnym, bez kolejek. 75% kosztu zabiegu refundowane jest przez NFZ. Visus wyróżnia nowoczesne zaplecze diagnostyczne i medyczne oraz doświadczony zespół lekarzy specjalistów z dziedziny okulistyki. Dzięki temu klinika ceniona jest nie tylko w Czechach, ale i w państwach Unii Europejskiej. Prezydent Marcin Zawiła podjął decyzję. W nadchodzących wyborach nie będę ubiegał się o reelekcję. Atak zimy tuż przed wiosną. Kiepska droga jest z Karpacza w stronę Jeleni. Jesteśmy po kolejnej premierze Teatru Norwida. Przyjechaliśmy aż z Bielska-Białej, żeby sprawdzić, jak to się robi. Poniedziałek, 19 dzień marca, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Marcin Zawiła nie będzie startował w najbliższych wyborach prezydenckich w Jeleniej Górze. O swojej decyzji poinformował dziennikarzy na dzisiejszej porannej konferencji prasowej. Przemyślałem to, nadchodzą nowe wybory i chciałbym zapowiedzieć, że w nadchodzących wyborach nie będę ubiegał się o reelekcję ponowną wyboru przez mieszkańców. Jak zapewnił nas prezydent Marcin Zawiła, jego decyzja nie jest równoznaczna z odejściem z polityki. Nie wiem jeszcze, nie podjąłem decyzji, w jakim, do jakiego szczebla samorządu będę kandydował. To oczywiście zależy też od porozumienia organizacji, które będą w tym uczestniczyły, ale tak jak mówiłem na wstępie, nie zamierzam w tej trudnej sytuacji całkowicie usuwać się z polityki. Marcin Zawiła chce skupić się na stworzeniu ponadpolitycznej koalicji, która miałaby być przeciwwagą w najbliższych wyborach dla Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, a przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. Do rozmów zostało zaproszone szerokie grono. Dotyczy to Nowoczesnej, dotyczy to też kilku organizacji pozarządowych, grup obywatelskich, ruchów miejskich, które powstały i te rozmowy cały czas trwają. Jeżeli nie pan prezydent Marcin Zawiła, to kto będzie startował? O tym zadecydują oczywiście strony umawiające się przy tym szerokim forum. Jeżeli ktoś by mnie pytał o to, tak jak pan redaktor mnie pyta, uważam, że osobą, która posiada doświadczenie, jest taką po ludzku solidną osobą, jest Jerzy Łużniak, który był dotychczas wiceprezydentem. Uważam, że po stronie Platformy Obywatelskiej jest to jedyna osoba tak kompetentna, tak doświadczona, która tej misji mogłaby się podjąć, zważywszy, że też warto o tym pamiętać, ma doświadczenie i przedsiębiorcze, ma doświadczenie samorządowe, zarówno w mieście, jak i w regionie, bo przecież był wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego. Ja przez wiele lat pracowałem i pracuję na rzecz Jeleniej Góry, na rzecz mieszkańców przede wszystkim, na rzecz regionu. I każda praca, jaką będę miał zaszczyt pełnić dla mieszkańców miasta, będzie dla mnie honorem. Wyniki rozmów koalicyjnych poznamy na przełomie kwietnia i maja. To wtedy dowiemy się, czy rzeczywiście wspólnym kandydatem na prezydenta Jeleniej Góry będzie Jerzy Łużniak. W Jeleniej Górze z powodu złych warunków atmosferycznych policja odnotowała kilkanaście zdarzeń drogowych. W większości były to niegroźne stłuczki. Niektórzy nie zdążyli uporać się jeszcze z atakiem mrozów, które miały miejsce całkiem niedawno. Tydzień temu nam rury popękały, bo nie byliśmy w Polsce i także mieliśmy kupę roboty przez cały tydzień. A w miniony weekend nasypało śniegu, który spowodował utrudnienia na drogach. Kiepska droga jest
z Karpacza w stronę Jeleniej, tu gdzieś do Mysłakowic jest problem. Zima zaskoczyła kierowców. Nie kierowców, tylko tych służby drogowe. Jeździ się trudniej, ale lubię jeździć w taką pogodę. Dla narciarzy to jest dobry znak, a dla takich zwykłych ludzi, co zmagają się ze śniegiem, no to jest już nieciekawie, bo trzeba dużo pracy w to włożyć. Odśnieżyć samochód, tutaj zaplecze, to wszystko. Są też tacy, którym zima nie przeszkadza. Bardzo miło. Fajno, dawno jej nie było. Możliwe, że to ostatni w tym roku taki. No tak, myślę, że chyba ostatni. I dobrze, bo się też wiosny chce, tak? Dobre wiadomości dla tych, którzy z utęsknieniem czekają na wiosnę, są takie, że w najbliższy weekend temperatura ma wynieść prawie 10 stopni Celsjusza. W miniony weekend wystawiona została kolejna premiera teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Tym razem w ramach sceny inicjatyw aktorskich w rolach głównych widzowie mogli zobaczyć Jacka Grondowego oraz Magdalenę Dąbrowską. Ty chcesz rozmawiać, przytulać się, jeszcze uprawiać seks, kiedy będę oglądał wiadomości? Ja będę musiał robić kupę rzeczy na... Seks dla opornych to historia o małżeństwie z ponad 20-letnim stażem na koncie. Przemęczony chrutyną i brakiem namiętności, dla podgrzania atmosfery jeden z wieczorów postanawiają spędzić w prestiżowym hotelu. Henry, moja pupa jest już odprężona. Receptą dla głównych bohaterów Alice i Henry'ego jest ucieczka z domu i poradnik Seks dla opornych, po które sięgają i próbują utonąć w namiętności, której od lat brakuje w ich związku. Życie, samo życie. Normalnie, tak jak po wielu latach małżeństwa, pokazane to z humorem, no i rozwiązanie. Widać było, no, pełen profesjonalizm, naprawdę wysokiej klasy przedstawienie, tak uważam. Trzeba pielęgnować małżeństwo całe życie. Przyjechaliśmy aż z Bielska Białej, żeby sprawdzić, jak to się robi. Spektakl się podobał? Tak, bardzo. Myślę, że na miarę tych czasów i taki bardzo realistyczny. Najbardziej to mi się podobał aktor, po prostu, który występował w takiej, no, w takiej roli, takiego trochę jakby zagubionego, takiego już postarzałego, takiego 40-latka, takiego zgnieśniowego, ale wyszło fajnie. Jest to świetna zabawa, no i temat jest... taki ważny. Właśnie, co pan sądzi o tym temacie? Bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy, a jaki życiowy. Sztukę Seks dla opornych reżyserował Henryk Adamek. Tak jak pan obiecał, był happy end. No oczywiście musi być. Musi być i życzymy Elis i Henryemu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Tylko teraz pytanie, czy chodziło o taki właśnie dom, a nie inny. Także to już zostawiam państwu. Zostawiamy naszym widzom i zapraszamy do naszego teatru. Kiedy tylko będziemy grać Seks dla opornych, zapraszamy. Magdalena Dąbrowska i Jacek Grondowski. W marcu Miejskie Przedszkole nr 27 w Jeleniej Górze włączyło się w ogólnopolską akcję Cała Polska czyta dzieciom. W ten sposób dyrekcja przedszkola i wychowawcy chcą zaszczepić młodemu pokoleniu miłość do książek. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że czytanie rozwija, pobudza wyobraźnię i poszerza horyzonty. A w dzisiejszym świecie stanowi doskonałą przeciwwagę dla telewizora czy komputera. Zdają sobie z tego sprawę przedszkolaki z Okrąglaczka. Uczyć się. Czytamy, aby uczyć się, tak? Tak. Po co jeszcze czytamy? Żeby być mądrym. Super. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Żeby zdobyć wielką wiedzę. Na co dzień przedszkolakom czytają wychowawczynie. Dzięki akcji Cała Polska czyta dzieciom w ostatnim czasie wyręczają je w tym inne osoby. Żeśmy poroznosili zaproszenia do różnych urzędów kulturalnych, społecznych. Spotkało to się z pozytywnym odzewem. Przychodzą tutaj osoby publiczne i czytają nam różne wybrane przez siebie lub przez przedszkolaków bajeczki. I dzisiaj właśnie też gościmy u nas naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, pana Pawła Domagałę, który będzie czytał w grupie najmłodszych dzieci, trzylatków, i w grupie dzieci pięciolatków, biedroneczek, które tutaj właśnie stoją przed państwem. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów.
Oprócz naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Pawła Domagały, miejskie przedszkole nr 27 odwiedzili już zastępca prezydenta Jeleniej Góry Piotr Paczuski oraz radny Rady Miejskiej Stanisław Dziedzic. W minioną sobotę odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Sołtysa wsi Jeżów Sudecki. Jak się okazało, tenis stołowy cieszy się wśród naszej lokalnej społeczności sporą popularnością. W gminie Jeżów Sudecki tenis stołowy cieszy się bardzo dużą popularnością. Poziom jest dosyć wysoki, gdyż gmina, szczególnie Jeżów Sudecki, ma swoje szkoły podstawowe. Jeżów Sudecki, Siedlęcin, które w tym roku zajęły 7. miejsce na Dolnym Śląsku. Natomiast gimnazjum miejscowe również zajęło 5. i 6. miejsce na Dolnym Śląsku, także wśród szkół, a więc poziom jest dosyć wysoki. Dzisiaj startuje 72 uczestników z 2 powiatów, jeleniogórskiego i lwóweckiego. Zawodnicy o zwycięstwo walczyli w różnych kategoriach. Najwięcej było tych najmłodszych. Jeżeli się grasz z kimś na stałe, to się przyzwyczaja do tego przeciwnika, a jeżeli z kimś na zmianę, to wtedy nie można się do tego przyzwyczaić. Czyli nie można przewidzieć ruchów, jakie będą. Tak. To jest najtrudniejsze w tenisie? Bardzo to jest trudne. Co jest najtrudniejsze w tenisie? No właśnie granie z takimi jednymi trudnymi, no właśnie ściny różne i odbieranie podkręconych piłek. Trzeba być na wszystko przygotowanym, bo nie wiadomo, jaki jest przeciwnik. Liczną grupę tych najmłodszych właśnie zawodników stanowili uczniowie ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi z Łomnicy, którzy na co dzień trenują pod okiem Beaty Maculewicz. Kocham tenis stołowy i staram się cały czas zarażać najmłodsze dzieci, żeby też grały w tego tenisa stołowego. No jakoś się to udaje. Właśnie, jak to się udaje? Dzieciaki mają pasję, widzi pani w nich potencjał? Tak, cały czas. Powiem tak, powiem szczerze, że coraz trudniej, bo jest bardzo dużo różnych propozycji, że tak powiem, na rynku sportowym, ale my cały czas z kolegą właśnie i z koleżanką z pracy, no staramy się cały czas jednak te dzieci zachęcać do tego tenisa stołowego, ponieważ uważam, że jest to świetna dyscyplina. Zwłaszcza, że ruch to zdrowie, a tenis to również taki sport, który wymaga troszeczkę ruchu. Poza tym no jest to taka dyscyplina troszkę taka bardziej też wyciszająca, nie ma w niej agresji. W kategorii Open udział wzięła Zuzanna Turwanicka, która od wielu lat odnosi sukcesy w tej dziedzinie. Na swoim koncie ma wiele nagród. W tym roku zdobyła m.in. mistrza LZS powiatu jeleniogórskiego w tenisie stołowym w kategorii seniorek. Wcześniej była pani działaczką taką aktywną, jeżeli chodzi o pszczelarzy, teraz przerzuciła się pani na sport. Na sport przyjemność mnie to sprawia, wracam do młodych lat, bo kiedyś w młodości bardzo dużo uprawiałam sportu. No i przyjemność, po prostu przyjemność sprawia mi. W sobotnim turnieju również walczyła o najwyższe podium. Będzie medal? No będzie medal, no nie pierwsze miejsce, drugie miejsce będzie, no ale trudno, nie zawsze można wygrywać. W kategorii Open udział wzięli również panowie. Dla mnie to jest po prostu sposób na spędzanie wolnego czasu. Jest zima, to nie mogę jeździć na rowerze, więc teraz gram w sezonie zimowym cały czas w ping-ponga i to mi daje jakiś oddech. Tenis stołowy to bezsprzecznie sport na każdą pogodę. To wszystko w tym serwisie. W jutrzejszym wydaniu powrócimy do tematu m.in. dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta Marcina Zawiły. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dzisiaj do wygrania mamy zaproszenie do Kina Lot. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Kto ostatnio był gościem w miejskim przedszkolu nr 27 w Jeleniej Górze? Na prawidłową odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64
50-050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. Są z nami Kamil Bednarek. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. If you don't get off my lawn. Dżamara na jednym koncercie, na jednej scenie. Zgorzelec Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ulicy Maratońskiej. 8 kwietnia, godzina 18. Bilety w cenie 50 zł w przedsprzedaży, 60 zł w dniu koncertu. Nabycia na stronie abilet.pl oraz w kasach Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu. Przywitaj wiosnę energicznie. Nie możecie tam zabraknąć. Takie chwile jak ten.